Witam w kolejnym filmiku. W ogóle pokazuję mi szokujący czas maksymalnego nagrywania. Godziny. Jestem w lekkim szoku. Oczywiście filmik nie będzie tyle trwał. Przedstawię kilka flakoników. Tutaj mamy markę niszową The Guide, zapach Memories. Zapach, który ma w sobie owoce, ma wiśnie. I on ma taką wiśnię osłodzoną, korzenną, jesienno-zimową, pylistą. Trochę zahaczającą takie motywy ciasta korzennego, owocowego typu jakieś szarlotki, ale bardziej faktycznie takie korzenne ciasto wiśniowe, pylistość mocna, rozgrzewający, jednak chyba zbyt słodki, jak dla mnie. To co mogę jeszcze powiedzieć, to jest to zapach ogólnie z dużym podobieństwem do Caltat Night z Attar. Mona de Orio do Jima to jest zapach z mlecznością, a jednocześnie z takim klimatem Corrigana Lubę. Mianowicie z jakąś taką śmietankowością, mlecznością, ryżowością i takim wplecionym słodkim, szlachetnym alkoholem typu jakieś koniako, whisky. I coś takiego tutaj też można wyczuć. Limitowanka The Different Company Into the White. Dla mnie to nie jest zapach bieli. Ma w sobie kwiatowość, ale można też doszukać się jakiejś takiej zielonej botaniczności i takiej ostrzejszej, chociaż nie za każdym razem. Potrafią być takie bardziej stricte kwiatowe, kobiece, bardziej takie wielokwiatowe, nie z jakimś nastawieniem na wybitnie świeże bądź wybitnie słodkie, ale tutaj teraz ta aura zielona mocno też daje znać o sobie.